Szanowni Państwo, otwieram 17. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych, witam członków zarządu na czele z panem starostą i z panem wicestarostą. Witam szanownych gości, witam zastępcę komendanta Straży Pożarnej. Serdecznie witamy. Witam dyrektorów, panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy widzę. Witam wszystkich innych gości, witam pana mecenasa. Witam panią sekretarz. Witam telewizję Barcat, jak również witam wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Szanowni Państwo, jestem zobowiązany do przeczytania informacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Otóż klauzula informacyjna, która jest związana z transmisją sesji Rady Powiatu. Wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i ustęp 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanych dalej RODO. To jest podstawa prawna. Informuję Państwa, że jeśli ktoś z Państwa się nie zgadza na rejestrowanie danych i swojego wizerunku, to po prostu może nie brać udziału w tej sesji. Obecność tutaj jest zgodą Państwa na rejestrację wizerunku. Szanowni Państwo, chciałbym stwierdzić prawomocność obrad. W związku z tym bardzo proszę o zalogowanie się. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa są już zalogowani w systemie i przeprowadzimy głosowanie, czyli sprawdzenie, czy jesteśmy. Czy jesteśmy. Także bardzo proszę nacisnąć kworum, kliknąć w kworum i pan Krzysztof Łuszczyk oczywiście jest. Nie widzę pana Zbigniewa Krzyszki, nie będzie go. Aha, rozumiem, ale w takim razie jest nas 16 osób. Skoro jest nas 16 osób, to więc stwierdzam, że rada jest, nasze obrady są prawomocne i możemy dalej prowadzić obrady zgodnie z prawem. Przystępuję do kolejnego punktu, czyli ustalenie porządku obrad dzisiejszej sesji. Porządek obrad wszyscy panowie radni dostali. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego przystępuję do przegłosowania zaproponowanego porządku obrad. Ja go może przeczytam króciutko. Czyli porządek obrad wygląda w następujący sposób. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 17. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 16. sesji Rady Powiatu. Piąty punkt, informacja z posiedzeń zarządu pomiędzy sesjami. Punkt szósty, prezentacja projektu FOLM z natury do rynku pracy. Punkt siódmy, podjęcie uchwał
w sprawach jak zwykle zmian budżetu i WPF-u, czyli wieloletniej prognozy finansowej, uchwalenie rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi, wprowadzenie zmian w uchwale Rady w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON i dwie uchwały dotyczące rozpatrzenia skarg na jednostki organizacyjne powiatu, na DPS Kamińsk i Powiatowy Urząd Pracy. Sprawy różne i punkt 9 zamknięty obrad 17 sesji Rady Powiatu. Przystępuję do przegłosowania porządku obrad. Kto z panów radnych jest za takim zaproponowanym przeze mnie porządkiem obrad? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Pan Krzysztof jest za, tak? Stwierdzam, że jednogłośnie obecni na sesji radni przyjęli porządek obrad, czyli 16 głosów za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Jedna osoba jest nieobecna. Przystępujemy w takim razie do kolejnego punktu. Tym punktem jest przyjęcie protokołu obrad 16 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie usłyszę uwag ze strony radnych, stwierdzam w takim układzie, że Rada przyjęła protokół obrad 16 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punktem 5 naszego porządku obrad jest informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał powiatu i w tym celu poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Bardzo proszę, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Rado. Lepiej tak słychać? Mnie to przeszkadza, bo nie widzę. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 16 a 17 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 25 października a 26 listopada 2019 roku. W powyższym okresie czasu Zarząd obradował na 7 zwykłych posiedzeniach, to jest w dniu 29 października oraz 5, 12, 14, 19 i 22 oraz w dniu dzisiejszym listopada bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 36 łamane na 105 łamane na 2019 z dnia 29 października bieżącego roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. I powyższą uchwałą został ogłoszony konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego dotyczącego powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uchwała nr 36 łamane na 106 łamane na 2019 z dnia też 29 października bieżącego roku w sprawie udzielenia upoważnienia pełniącemu obowiązki dyrektora w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim. Niniejsze upoważnienie niezbędne jest przy realizacji umowy zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Powiatem Bartoszyckim, której przedmiotem jest zakup pakietów wyposażenia klas mundurowych realizujących pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane klasy mundurowe. Uchwała nr 36 łamane na 107 łamane na 2019 z dnia 29 października bieżącego roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za trzeci kwartał 2019 roku. Kolejna uchwała nr 36 łamane na 108 łamane na 2019 z dnia 29 października bieżącego roku w sprawie wyznaczenia osoby do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. Zarząd upoważnił pana Marcina Matejunasa do podpisania umowy ze szpitalem powiatowym na przekazanie środków finansowych w kwocie 99 tysięcy złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w 2019 roku dla zespołów ratownictwa medycznego. Uchwała nr 36 łamane na 109 łamane na 2019 z dnia 29 października bieżącego roku w sprawie wyznaczenia osoby do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. I przedmiotową uchwałą został wyznaczony również pan Marcin Matejunas do podpisania umowy w związku z wyborem oferty na wykonanie audytu zewnętrznego wraz ze sprawozdaniem na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą
adaptacja budynku pokoszarowego przy ulicy Limanowskiego 13 w Bartoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele społeczno-edukacyjne powiatu. Uchwała nr 36/110 z dnia 29 października bieżącego roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. Ta uchwała upoważnia Władysława Bogdanowicza, wicestarostę, oraz Mirosława Figata, członka zarządu, do podpisania w imieniu powiatu umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 milionów złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz do wystawienia i podpisania weksla wraz z deklaracją wekslową spłaty kredytu do końca 30 listopada 2029 roku. Uchwała nr 37/111/2019 z dnia 5 listopada bieżącego roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora zespołu szkół w Górowie i Ławeckim. Natomiast tą uchwałą Zarząd Powiatu upoważnił dyrektora do występowania w jego imieniu w zakresie zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na udzielenie dotacji celowej dofinansowującej zadania bieżące powiatu jako organu prowadzącego szkołę realizującą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w czwartym kwartale bieżącego roku. Uchwała nr 37/112/2019 z dnia 5 listopada bieżącego roku w sprawie określenia przedmiotu oraz sposobu konsultacji z organizacjami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Wyżej wymienioną uchwałą Zarząd Powiatu określił następujący tryb przeprowadzenia konsultacji. Rozpoznanie oczekiwań oraz proponowanych przedsięwzięć dotyczących możliwej współpracy w ramach realizacji zadań powiatu przez organizacje działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Termin rozpoczęcia konsultacji 6 listopada bieżącego roku. Termin zakończenia konsultacji 13 listopada bieżącego roku. Zasięg terytorialny powiat, cały powiat bartoszycki. I forma przeprowadzenia konsultacji to jest umieszczenie projektu programu na stronie BIP oraz na stronie internetowej. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest wicestarosta Władysław Bogdanowicz. Uchwała nr 37/113/2019 z dnia 5 listopada bieżącego roku w sprawie upoważnienia osoby do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. Pan Marcin Matejunas został upoważniony do podpisania aktualizacji wniosku o dofinansowanie zadania przebudowy drogi powiatowej nr 1956N w miejscowości Grzęda. Uchwała 39/114/2019 z dnia 14 listopada bieżącego roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2020-2030. Uchwała nr 39/115/2019 z dnia 14 listopada bieżącego roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2020. I powyższe dwie uchwały wraz z częścią opisową zostały przedłożone w ustawowym terminie Radzie Powiatu Bartoszyckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Uchwała nr 39/116/2019 z dnia 14 listopada bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność powiatu. I dotyczy to tutaj lokalizacji sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ulicy 11 listopada 8 i 9 oraz przy ulicy Grota Roweckiego 3 i 4. Uchwała nr 40/117/2019 z dnia 19 listopada bieżącego roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego. Niniejszą uchwałą została powołana komisja konkursowa w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zgodnie z wymogami prawa w skład komisji wchodzą 3 przedstawicieli organu wykonawczego, zarząd powiatu oraz przedstawiciel wojewody. Uchwała nr 40/118/2019 z dnia 19 listopada bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala. Wyżej wymieniona uchwała dotyczy najmu 4 pomieszczeń z przeznaczeniem
3 na prowadzenie poradni specjalistycznych oraz 1 na działalność handlowo-usługową. Najem dotyczy okresu 5 lat, poczynając od 1 stycznia 2020 roku. Uchwała nr 40/119/2019 z dnia 19 listopada bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego. I tutaj powyższa zgoda odnosi się do działek będących własnością powiatu, a planowane zamierzenie jest projektowane w celu przyłączenia nowo budowanej komendy policji do sieci Orange Polska, co umożliwi dostęp do usług szerokopasmowych. Uchwała nr 120 z dnia 19 listopada bieżącego roku w sprawie przekazania uprawnień jednostce budżetowej powiatu do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przedmiotowe upoważnienie dotyczy jednostki organizacyjnej powiatu, czyli Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc. Uchwała nr 40/121/2019 z dnia 19 listopada bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego. Dotyczy to nieodpłatnego przekazania przez starostwo środka trwałego w postaci kserokopiarki Kyocera Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Uchwała nr 41/122/2019 z dnia 22 listopada bieżącego roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2020. Zatwierdzając autopoprawkę budżetu powiatu na rok przyszły, usunięto braki w projekcie, to jest omyłkowo pominięty zapis dotyczący zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce oraz pominięto zapis dotyczący środków określonych w ustawie o finansach publicznych i dotacji na realizację programów finansowych z udziałem finansowanych, właściwie z udziałem tych środków. Uchwała nr 42/123/2019 z dnia 26 listopada bieżącego roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. I tutaj Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty lokalnej grupy działania Warcja Skętrzyna. Przedmiotowe stowarzyszenie na podstawie zawartej umowy z powiatem otrzyma dofinansowanie w postaci dotacji celowej w wysokości 64 020 zł. Poza tym głównym tematem wszystkich posiedzeń, poczynając od miesiąca września, był projekt budżetu na rok 2020. W obecnej sytuacji finansowej powiatu konstruowanie projektu było bardzo trudnym zadaniem. Nie zostały uwzględnione wszystkie wnioski złożone przez radnych, samorządy gmin, mieszkańców i inne podmioty, ponieważ przekracza to w ogromnym stopniu możliwości finansowe powiatu. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się właśnie sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Nie widzę żadnych zgłoszeń, wobec tego przystępuję do kolejnego punktu porządku obrad, a w tym punkcie mamy prezentację projektu FOLM z natury do rynku pracy. Twórcy tego projektu poprosili o możliwość zaprezentowania tego projektu Państwu i bardzo proszę Panią o prezentację. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Renata Rudnicka, prezentuję Bank Żywności z Olsztyna. Jest mi niezmiernie miło Państwu przedstawić nasz projekt i jakby zaprosić też Państwa do jakby rozpowszechniania informacji, bo jest to taki trochę inny i nietypowy projekt, którego jesteśmy w trakcie realizacji. Projekt nazywa się FOLM, to jest z angielskiego. Z natury do rynku pracy, z angielskiego dlatego, że jest to projekt międzynarodowy. Jednocześnie w tym projekcie bierze udział Hiszpania i Irlandia, a pomysłodawcą całego projektu jest Szkocja i to na ich modelu pracy jest, my się jakby wzorujemy, oni nas przeszkolili z ich metod, które u nich już od 20 lat
mają wdrożone, one działają i dlatego chcą jakby rozpowszechnić te metody pracy z młodzieżą na inne kraje. Liderem naszego projektu jest Centrum Innowacyjnej Edukacji. My jesteśmy, tak jak powiedziałam, w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia i cały ten rok jakby już prowadziliśmy te grupy młodzieży, ale ten projekt będzie jeszcze przez półtorej roku, dlatego nasza aktualnie nasze działania są po to, żeby ten projekt rozpromować i nadal poszukiwać osób, które by mogły z niego skorzystać. Ten projekt jest skierowany do pewnej grupy osób, niestety nie do wszystkich. To jest w zamyśle ma być to taka grupa młodych osób, czyli takich ludzi pełnoletnich do 29 roku życia, którzy nie pracują na umowę o pracę. Tu jest jedyne takie wykluczenie i nie uczą się dziennie. Więc wszystkie osoby, które jakieś inne formy pracy podejmują, czy uczą się w innym systemie niż dziennym, do tego naszego projektu będą się mogły zakwalifikować. I taką najbardziej, taką najlepszą grupą, do której my chcielibyśmy trafić, która mogłaby jakby najwięcej skorzystać, to byłaby taka młodzież, która nie za bardzo wie, co ze sobą zrobić, jaką drogę edukacyjną wybrać, czy w jakim kierunku się kształcić, pracować. Tacy ludzie mogą jakby najwięcej od nas skorzystać, bo ten projekt ma takie właśnie zadanie, żeby im w tym pomóc. Projekt ten jest podzielony na trzy etapy, gdzie tym pierwszym, takim najważniejszym, to jest to właśnie ta zaczerpnięta od Szkotów metoda nauki przez kontakt z naturą i dlatego te osoby w tym pierwszym etapie wychodzą na 7 dni z naszymi trenerami do lasu, po to, żeby tam pewne rzeczy nauczyć się, przepracować, zastanowić się. Grupy są 10-osobowe, nasi trenerzy z taką grupą idzie przynajmniej 3 trenerów. Po tym etapie jest jeszcze taka możliwość, żeby już indywidualnie pracować z coachem czy z psychologiem. To jest dla osób, które jakby chciałyby zgłębić te wszystkie rzeczy, które się zadziały w lesie, dlatego mają taką możliwość, żeby jeszcze tak indywidualnie popracować. I na trzeci etap to jest taki dostęp do takiej platformy internetowej, to też jest taka platforma międzynarodowa, która będzie skupiała przedstawicieli biznesu po to, aby tutaj na tej platformie znaleźć oferty pracy. Projekt ten, tak jak mówiłam, będzie do kwietnia 2021 roku i łącznie 330 osób z niego ma skorzystać. Na tą chwilę mamy taką przerwę w tym wychodzeniu do lasu, dlatego taką rekrutację już będziemy rozpoczynać od marca, bo w marcu planujemy wyjścia i ta rekrutacja będzie już ciągła do października. Także tutaj mamy kolejne slajdy, to są zdjęcia z tych wypraw, które już były. Jak widać tu pracę zespołową i mamy też takie zdjęcie przedstawiające, w jakich warunkach ci ludzie mieszkają, bo są podczas tej wyprawy są w takich namiotach jednoosobowych po to, żeby jakby skupić się bardziej na sobie niż na innych rzeczach. Ten pobyt ma głównie za zadanie takiej pracy nad sobą, ale jednocześnie na tej wyprawie można się takich wielu rzeczy nauczyć też, jakby radzenia sobie w lesie, na biwaku. Nasi trenerzy to są tacy typowi survivalowcy, więc mają pełną wiedzę w zakresie tego, jak się posługiwać kompasem, jak rozpalać ognisko,
I te osoby jakby dodatkowo są takich rzeczy też uczone w tym, na tej wyprawie. Jakby zamysłem tego całego projektu jest to, żeby młodzież zmotywować do działania, żeby pomóc im w tym, żeby wiedzieli, gdzie, jakie są ich mocne strony. I jakby te osoby, które do tej pory skorzystały z tego projektu, jednogłośnie mówiły, że dużo im to dało, że to było warte jakby się przemóc, bo większość jednak stresowała tym, tą decyzją, żeby się zdecydować, ale jednak warto im było, dlatego że jakby no, przemogli pewne rzeczy, lepiej sobie radzą w grupie, lepsza jest już komunikacja między nimi. Te zadania, które mają tam wyznaczone, też im pomagają w tym, żeby się lepiej zorganizować, zarządzać czasem. Uczestnictwo w tym projekcie jest zupełnie bezpłatne. Tak jak robiłam takie rozeznanie, bo jakby typowego takiego samego kursu na rynku nie ma. Są organizowane takie wyjścia, ale bez tej pomocy pracy trenerów, to tak jest około koszt 1500 zł za ten tydzień, a u nas jest to w ramach projektu, więc nic nie trzeba inwestować, tylko trochę swojego czasu. I na to wyjście też wszystko jest jakby zapewnione i namioty, śpiwory, karimaty, czy nawet ta odzież taka ochronna, przeciwdeszczowa, buty do chodzenia po lesie, wyżywienie, to wszystko jakby jest zapewnione. I moja obecność dzisiaj tutaj jest po to, żeby Państwa zachęcić też do tego, żeby nam trochę jakby pomóc w tym, żeby do tej młodzieży dotrzeć, bo Państwo pracują w różnych miejscach i może macie takie możliwości, żeby nam jakoś tutaj rozpropagować tą inicjatywę. Czy poprzez albo jakieś już dla nas konkretne osoby, czy chociażby sama promocja na stronach internetowych, to byśmy bardzo byli wdzięczni za taką pomoc. Tutaj jest tu już kontakt bezpośrednio do nas, do banku, do naszego projektu. I kolejny slajd to jest przedstawiony naszym partnerzy, czyli wszystkie te instytucje, które są zaangażowane jednocześnie w ten projekt, bo tak jak powiedziałam, jest on międzynarodowy, Hiszpania, Irlandia, te środki są norweskie, więc to są te kraje, które jakby w tym wszystkim uczestniczą. I chciałam zapytać, czy są jakieś pytania? Pan wicestarosta, bardzo proszę. Rekreacyjny. Widzę, że to można mile czas spędzić. Też jedno, można. Ale drugie pytanie moje jest, no jak później jest podsumowywany, jakie efekty z tego są, czy podsumowujecie to, czy, no żeby to też podać, tak, bo jakie osiągnięcia są po zakończeniu tego, czy w części projektu, no bo projekt widzę tutaj po przedstawieniu jest bardziej taki rekreacyjny, można sobie mile czas spędzić, tylko jakie owoce później są z tego i czy wy to podsumowujecie na koniec, no, czy co byli na tym projekcie, czy później gdzieś odnaleźli się w tym, żeby... Znaczy prowadzimy takie statystyki, bo każda osoba, jak jest włączona do projektu, to jest monitorowana przez ten cały czas. Jakby od tej strony takiej, tym, co się z człowiekiem działo, to u nas jest na bieżąco nasz psycholog, który się z nimi spotyka, więc dokładnie widzi jakby różnicę, z czym osoba wychodzi, weszła do projektu, a jak to jest z nią, jak już kończy ten projekt, ale jednocześnie też mamy informacje zwrotne, jeżeli chodzi o losy tych osób, bo z tego pierwszego, tych dwóch pierwszych wyjść takich pilotażowych, gdzie wzięło udział 30 osób, to tak naprawdę niewiele osób korzystało z pomocy psychologa, dlatego że większość osób poszła do pracy, a zdaje się, że 3 osoby wyjechały za granicę. Dziękuję. Jeszcze zapytam,
bank tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają, to było wspomniane, często dużo firm na terenie naszego województwa. Znaczy my jesteśmy nadal w trakcie poszukiwania tych pracodawców, ale już jakby jakąś bazę mamy stworzoną. Jeszcze pan Piotr Stapaj, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, ponieważ ten projekt ma za zadanie aktywować i na rynku pracy. Czy te rozwiązania, które są w innych krajach, sprawdzają się z tymi, które są w naszym kraju i jaka procentowość tych osób, które uczestniczą w tym projekcie, jednak odnajduje się na rynku pracy? Czy mają Państwo takie zestawienie w tych krajach, w których powstał ten projekt i jak jest to na naszym tutaj krajowym rynku? Znaczy ten projekt powstał, to jest taki model szkocki. Nie mamy jakby informacji, jaki u nich jest procent, bo oni nie pracują tylko z młodzieżą po to, żeby ich aktywizować do pracy. Również mają różne grupy takich, którym pomagają jakby się aktywizować. Są to, oni pracują z ludźmi, którzy na przykład opuszczają zakłady karne, z ludźmi, którzy są w trudnych sytuacjach materialnych, żeby ich zmotywować do jakiegokolwiek działania. I tak, jeżeli chodzi o nasze statystyki, no my jesteśmy w trakcie projektu, więc jakby nie mamy jeszcze konkretnych danych, tylko jakby mamy informacje na temat tych pierwszych wyjść, bo już jakby minęło pół roku, więc te osoby zakończyły udział w projekcie, więc procentowo to wychodzi chyba 80% podjęło pracę. Kilka osób wyjechało za granicę. Państwo nastawiają się w gruncie na to, tak, przede wszystkim aktywne na rynku pracy, ale bardziej też chodzi o osoby, które gdzieś tam się zasiedziały i nic nie robią, żeby je zmotywować do jakiegokolwiek działania. Każda jakby sytuacja, każda osoba też jest indywidualnie, jakby podejście jest takie indywidualne. To w zależności też od potrzeby danej sytuacji. Jeszcze pan Mirosław Figat, proszę bardzo. Ale ja bardzo proszę radnych, żeby do mikrofonu mówić, dlatego żeby... Panie Mirku, do mikrofonu bardzo proszę. Ale telewidzowie mogą nie słyszeć. Właśnie, czy w tych krajach jest również tak sztywna granica, bo pani mówi o tym, że to jest aktywizacja osób, nie wiem, w zakładach pracy, jakichś długotrwale bezrobotnych i tak dalej. Czy u nich jest taka sama granica? Ta u nas jest granica wiekowa, wyznaczona właśnie, ze względu na... To jest niska granica, prawda? To jest tylko u nas jest dlatego ze względu na projekt, bo są to środki norweskie i w projekcie jest pisane, że to ma być dla osób młodych i dlatego jest ta granica. Szkoci tą metodę stosują do różnych grup i wcale nie ograniczają się do wieku. Jeżeli osoby na przykład mają objęte tą opieką, które opuszczają zakład karny, to tam właściwie każda osoba taką jest tym objęta bez względu na wiek. Szanowni Państwo, ja powiem tylko tyle, że dzięki telewizji BartSat oglądają nas mieszkańcy naszego powiatu, też młodzi ludzie, którzy mam nadzieję, że skorzystają z tej oferty, tego programu bardzo cennego, programu, który pomaga znaleźć się w społeczeństwie, znaleźć pracę i po prostu lepiej się w tym świecie urządzić. Także czy są jeszcze jakieś pytania do pani? Jeśli ja mam takie pytanie, czy ja bym mogła ulotki rozdać, żeby, bo tak, ulotce jest tak, kontakt do nas, więc jakby państwo mieli taką możliwość, ochotę się z nami w tej sprawie kontaktować, to zapraszam. Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście pani rozda ulotki. Ja bym też poprosił, żeby ulotka została w biurze rady, ponieważ też do mieszkańców informacja, że jakby ktoś chciał się dowiedzieć więcej na ten temat, to bardzo proszę, w biurze rady taka ulotka będzie, także można to z tego korzystać. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I proszę o rozdanie ulotek.
Proszę Państwa, tak Pani rozdaje ulotki, ale ja już powoli przechodzę do kolejnego punktu naszych obrad, a kolejny punkt naszych obrad to tradycyjnie podjęcie uchwał w sprawach różnych i też tradycyjnie zawsze rozpoczynamy, bo to jest zawsze na każdej sesji, od uchwały budżetowej. Budżet ulega, proszę Państwa, zmianom, jest tworem dynamicznym i na każdej sesji musimy taką uchwałę podjąć. Chcąc uczynić zadość prośbom niewielu, wielu ludzi, przeczytam uchwałę, może nie całą, bo cała to jest taka bardzo, bardzo gruba, ale tą zasadniczą uchwałę. Także posłuchajmy. Uchwała numer 17/84/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019. Na podstawie artykułu 12 i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 51 439 zł i 30 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1. Punkt drugi. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 84 406 364 zł 71 groszy. Punkt A. Dochody bieżące to 77 431 913 zł i 97 groszy. Dochody majątkowe 6 974 450 zł i 74 groszy. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 511 241 079 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą 84 684 611 zł 11 groszy, w tym wydatki bieżące 70 814 162 zł 83 groszy oraz wydatki majątkowe 13 870 448 zł 28 groszy. Punkt trzeci. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem numer 3a i 3b. Punkt czwarty. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 101 433 zł i 53 grosze zgodnie z załącznikiem numer 7. Punkt czwarty. Wydatki i dochody związane z realizacją. Pierwsze. Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4a i 4b. Punkt drugi. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8. Paragraf trzeci. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 55 681 032 grosze. Bo chcielibyśmy mieć dużo pieniędzy, dlatego tak o tych milionach tutaj uparcie mówię. Punkt drugi. Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe po zmianie wynosi 478 046 zł i 51 groszy. Paragraf czwarty. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 278 243 zł i 40 groszy zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości właśnie takie, jak przeczytałem. Punkt drugi. Przychody budżetu w wysokości 3 324 102 zł i 40 groszy. Rozchody w wysokości 3 045 856 tysięcy zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 6. Paragraf 6. Uchwała
wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Wczoraj obradowała nasza komisja i też wyraziła opinię na ten temat, dlatego bardzo poproszę pana przewodniczącego komisji, pana Wiesława Kuracha, o wyrażenie tej opinii. Od razu też poproszę o wyrażenie opinii w sprawie wieloletniego programu finansowego, który za chwileczkę też będziemy uchwalali, bo to jest uchwała, która jest konsekwencją tej właśnie. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym opiniowała wyżej wspomniane dwa projekty uchwały. Dwa projekty uchwały zaopiniowała pozytywnie. Cztery osoby głosowały za, dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie uchwały? Proszę bardzo, pan Zduniuk. Pan radny Zduniuk. Mam jedno następujące pytanie. W załączniku numer 3b w pozycji 2 jest ujęte gmina miejska Bartoszyce. Panie radny, ale jeśli mogę przerwać, wczoraj była komisja, wczoraj była pani skarbnik, wczoraj wszystko tłumaczyła, wczoraj można było zadawać tego typu pytania. Jeszcze raz powtórzę. Panie przewodniczący, żeby było jasne, ja nie jestem członkiem tej komisji. Ale pan byłem był na tylko, komisji. Tylko byłem wysłuchając tego. Natomiast mam prawo zadać to pytanie dzisiaj. Proszę mam bardzo, nadzieję, niech pan zadaje. Że zostanie udzielona odpowiedź. To jest tak. W punkcie drugim na rok bieżący ujęte jest 500 tysięcy złotych. Jednostką organizującą, realizującą to zadanie jest Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. I chciałbym wiedzieć, z czym to się wiąże. Zadanie inwestycyjne. W tym punkcie jedno pytanie. A drugie pytanie będę miał tutaj do pana radnego członka zarządu z Górowa i Ławeckiego. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach, dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. To jest jedno. A drugie pytanie mam tutaj już konkretne do tego pana. To jest tak. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Górowie i Ławieckim, dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. To jest 50 267 tysięcy. Z czym to się wiąże? Chciałbym też się dowiedzieć też konkretnie od członka zarządu. Miałbym tylko te dwa pytania. Ja jeszcze raz powtórzę, że żeby to było jasne, że po to są komisje, żeby na komisjach zadawać tego typu pytania i tego typu sprawy wyjaśniać. Ale bardzo proszę, czy pani skarbnik chciałaby wyjaśnić ten... To, tak, bardzo bym poprosił. Tak, proszę. Odnośnie pierwszego zagadnienia, te pół miliona... Gmina Miejska Bartoszyce w tamtym roku udzieliła nam pomocy finansowej na wynagrodzenia i powiat bartoszycki zobowiązał się w tym roku do oddania tej kwoty na inwestycje. Miasto Bartoszyce na dzień dzisiejszy nie złożyło wniosku, który by określał rodzaj pomocy finansowej, ale te środki są zabezpieczone i w każdej chwili, jeżeli tylko miasto Bartoszyce zgłosi się do nas z wnioskiem, to te pół miliona w każdej chwili jesteśmy udzielić jako pomoc finansowa dla gminy miejskiej Bartoszyce. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pan radny członek zarządu nie jest chyba upoważniony, chyba że jest, przez przewodniczącego zarządu do udzielania odpowiedzi. A jeśli nie, no to proszę bardzo, pan radny Jerzy Szarajko. Ale krótko, proszę. Byłeś pan wczoraj i rzeczywiście można było tą sprawę dokładnie zgłębić, ale wiadomo, w jakim celu pan to próbujesz robić. Wobec tego odpowiadam, to są pieniądze znaczone. Wojewoda jest jak gdyby dysponentem, nam przekazuje, a my pośredniczymy. I to jest krótka odpowiedź i chyba zwięzła. I tak jak co roku, jak przecież pan byłeś już niejednokrotnie na posiedzeniach komisji
I wie pan, jak te sprawy są regulowane. To nie są, nie jest tylko zagadnienie, które w tym roku wystąpiło. Tak też się dzieje co roku. Dziękuję, dziękuję bardzo. Skoro, ale na temat proszę. Panie przewodniczący, ja zazwyczaj się zawsze temat trzymam. Jedną rzecz chciałbym tutaj radnemu wytłumaczyć. Ale ja bym bardzo bym prosił, że to nie jest dyskusja między radnym a radnym, a bardzo proszę jeszcze jedno pytanie. O sprawie. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Czy pan radny jest zorientowany, statut, co on określa? Proszę państwa, ja bardzo proszę, żeby nie zadawać tego typu pytań. Jeśli panowie radni mają ze sobą jakieś problemy, proszę w przerwie ze sobą porozmawiać i tego typu pytania zadawać. To nie jest pytanie na sesję. Dlatego bardzo proszę, czy jeszcze w jakimś temacie ważnym coś dotyczącego, jakiś problem dotyczący budżetu? Jeśli nie, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto zadaje pytanie w takim razie? Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu zmian w budżecie, który został państwu przedstawiony? Kto jest za? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Otóż stwierdzam, że 15 radnych było za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Także dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt zmian w budżecie powiatu. Chciałbym teraz przejść do kolejnej uchwały, a mianowicie do przyjęcia uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2019-2029. Już nie będę czytał tej uchwały, dlatego że ona jest konsekwencją uchwały budżetowej i po prostu w tej uchwale jest dokładnie to samo, co w uchwale budżetowej. Czy są jakieś uwagi? Jak pamiętamy, że opinia komisji jest pozytywna. Czy są uwagi do WPF-ki? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 17/85/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2019-2029. Kto jest za? Kto się wstrzymał, a kto był przeciw? Stwierdzam, proszę panów radnych, że wszyscy radni przyjęli. A, jedna osoba się wstrzymała. Tak, 15 za, jedna się wstrzymała, co nie zmienia faktu, że Rada uchwałę przyjęła. Tak jest. Szanowni państwo, panowie, szanowni państwo, przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała, przeczytam tę uchwałę. Uchwała numer 17/86/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i w wolontariacie na rok 2020. Tutaj następuje teraz podstawa prawna, którą pominę i przejdę do meritum, czyli Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się roczny program współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
20 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Czy są uwagi do uchwały? Jest pani dyrektor, więc do pani dyrektor może ktoś ma pytanie. Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Oczywiście opinia komisji, panie przewodniczący, jest pozytywna, jak rozumiem, tak jak opinie do pozostałych uchwał. Także kto z panów radnych jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały, zechce zagłosować. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał. Stwierdzam, że jednogłośnie Rada Powiatu przyjęła uchwałę dotyczącą rocznego programu współpracy powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami itd. itd. Kolejna uchwała, kolejny punkt, jest to uchwała w sprawie, przeczytam tę uchwałę. Uchwała numer 17/87/2019 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2019 roku. Tu jest podstawa prawna. I następnie Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Powiatu Bartoszewskiego numer 16/83/2019 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2019 roku. Paragraf pierwszy otrzymuje następujące brzmienie. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Bartoszewskiego określa zadania, na które przeznacza się następujące środki finansowe w ramach realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. Na realizację zadań rehabilitacji zawodowej ogółem 160 285 zł, w tym na punkt pierwszy przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 120 tysięcy zł. Dwa, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 40 285 zł. Na realizację zadań rehabilitacji społecznej 1 645 373 zł, w tym na pierwsze dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 99 781 zł. Dwa, dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 30 637 zł. Punkt trzy, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, to jest 344 675 zł. Punkt czwarty, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 175 tysięcy zł. Punkt piąty, dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 995 tysięcy 280 zł, w tym a funkcjonowanie WTZ prowadzonego przy Stowarzyszeniu Sion w Bartoszycach 542 880 zł i funkcjonowanie WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Górowie i Ławeckim 452 400 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Czy
Są uwagi do uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o... Kto jest przeciw, a kto jest, jak kto się wstrzymał? Stwierdzam, że... Słucham? A, za. Pan radny jest za. Wobec tego stwierdzam, że 16 radnych, czyli wszyscy obecni na sali, są za. Czyli uchwała, stwierdzam, została przez Radę Powiatu przyjęta. Kolejne dwie uchwały dotyczą skarg i przeczytam pierwszą z nich. To jest uchwała numer 17/88/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność jednostki organizacyjnej powiatu. Na podstawie artykułu i tak dalej, paragraf Rada Powiatu uchwala, co następuje. Uznaje się, paragraf pierwszy oczywiście, uznaje się bezzasadną skargę złożoną do Rady Powiatu Bartoszyckiego w dniu 27 września 2019 roku na działalność Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, ulica Obrońców Westerplatte 10. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle uchwała. Stwierdzam, że dwóch radnych opuściło salę. To jest pan radny Stapaj i pan radny Przybysz. Czyli pan Stapaj jest. Także, ale bardzo proszę o zajęcie miejsc, ponieważ głosujemy. Czyli nie ma pana radnego Przybysza. Przechodzimy do głosowania. A jeszcze jest pytanie. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, chciałbym w tym miejscu, aby przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyjaśnił całą sprawę, która była prowadzona na tej komisji. A słusznie, rzeczywiście. Pan dlatego tu pominąłem tę sprawę nieopatrznie, dlatego bardzo proszę pana przewodniczącego komisji o opinię. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Wszystko, cała petycja, cała skarga jest opisana tak, jak mogła być opisana w uzasadnieniu. W dokumentach z komisji, jeżeli ktoś jest dotyczący szczegółów, zapraszam do dokumentów. Chciałem tylko powiedzieć, że ta skarga oraz skarga następna, no jednak są objęte pewną klauzulą dotyczącą zachowania pewnych danych i to, co zostało możliwe do przekazania, jest w uzasadnieniu i w opinii komisji tutaj nie ma żadnego naruszenia prawa. Pani dyrektor działa według swoich uprawnień. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Zduniuk. W związku z tym chciałbym, aby pan udzielił mi odpowiedź następującą. Jak długo powinna trwać odpowiedź na daną sprawę? To jest pierwsze pytanie, żeby było jasne. Kto przekazał, jaka była kolejność przekazania tej sprawy, w oparciu o jaki artykuł? Bo ja przeglądałem to, chcę powiedzieć. To jest następna sprawa, to tylko pisze, że wojewoda. Zgadza się. Natomiast jedną rzecz panu powiem. Sprawa... Znaczy, radzie pan powie, nie mi. Skarżący dnia 27 grudnia 2017 roku skierował tą sprawę, czy pismo do głównego księgowego. Natomiast sprawa przekazana przez wojewodę jest 23, z tego co tu mam, tak, września 2019 roku. A w związku z tym, czy... W świetle prawa, kodeksu postępowania administracyjnego, bo on to obowiązuje, ta odpowiedź powinna tak długo trwać. To jest jedno pytanie. Następne pytanie mam do pana przewodniczącego. Bo
w paragrafie 33 jest napisane coś. Czy pan przewodniczący powinien, czy jest zobowiązany do poinformowania strony o posiedzeniu dzisiejszej rady, na której będzie rozpatrywana dana skarga? To są te dwa pytania na razie. Też wczoraj była komisja, wczoraj na ten temat mówiliśmy, te sprawy były wyjaśnione, ale jeśli ja mogę prosić panią sekretarz o wyjaśnienie tej sprawy, szczególnie jeśli chodzi o te terminy, o które pan tutaj nam zarzuca. Bardzo proszę. Tak, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj uwaga pana radnego jest słuszna, jeżeli chodzi o procedurę KPA, natomiast ona została zachowana. To, że w piśmie i tak jak jest we wniosku skarżącego sprawa dotyczy lat 2016-17, natomiast skarżący wystosował w związku z tamtym okresem pismo informujące wojewody dopiero w dniu 10 września 2019. Czyli on odniósł się w swojej prośbie do pana wojewody, odniósł się do spraw zaszłych w latach, natomiast wojewoda po rozpatrzeniu pisma tego pana uznał, że z treści pisma wynika, że należy to pismo uznać za skargę na działalność Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku i w związku z tym, zgodnie z właściwością swoją, to pismo przekazał dla Rady Powiatu, jak gdyby informując tutaj przewodniczącego Rady Powiatu, że należy je rozpatrzyć w trybie artykułu 229 punkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zawiadomić zarówno stronę skarżącą o sposobie rozpatrzenia tej skargi, jak i wojewodę, na każdym etapie postępowania. W związku z tym, że cały dział 8 KPA odnosi się do skarg, czyli należy słusznie przypuszczać, że skarga musi być rozpatrywana w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z tym, że na rozpatrzenie skargi powinno nastąpić niezwłocznie, ale w ciągu miesiąca od dnia, kiedy ta skarga jak gdyby technicznie, fizycznie wpłynęła i stąd jest tutaj data wpływu do starostwa 27 września 2019, ale zgodnie z prawem skarga, żeby mogła być rozpatrzona i wydana uchwała w zakresie określenia zasadności lub jej niezasadności tej skargi, musi przejść procedurę postępowania całego, czyli musi być przedłożona do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wiedzieliśmy, że członkowie skarg, wniosków i petycji w tym okresie nie mogą się zebrać, ponieważ byli na wyjeździe zagranicznym, komisja nie mogła się odbyć, co nie znaczy, że strona nie została zgodnie z KPA zawiadomiona o tym, że nie może być skarga w terminie administracyjnym rozpatrzona. Zarówno wojewoda, jak i pan, który złożył skargę, otrzymali zawiadomienie o wskazujące nowy termin rozpatrzenia skargi zgodnie z artykułem 36 KPA, bo to jest odwołanie, jeżeli nie może być rozpatrzona w ustawowym terminie, odwołuje się tutaj kodeks do postępowania do innych terminów i takie zawiadomienie zostało wysłane skarżącemu, wysłane wojewodzie z uzasadnieniem logiki tego postępowania, to znaczy w związku z brakiem możliwości udziału członków komisji skarg, wniosków i petycji w posiedzeniu, bo ich po prostu fizycznie nie ma i byli za granicą, przekłada się rozpatrzenie skargi na okres do końca listopada 2019 roku. Stąd jest ten termin, natomiast proceduralnie wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to wyjaśnia sprawę. Ja jeszcze tylko powiem, że w piśmie skierowanym do skarżących jest takie zdanie, że sprawa będzie, że Rada Powiatu będzie decydowała o tej skardze na najbliższej sesji Rady Powiatu. Właśnie jest ta najbliższa sesja Rady Powiatu. Informacja o najbliższej sesji Rady Powiatu jest informacją publiczną.
Czyli to oznacza, że zostali o tym zawiadomieni. To jest odpowiedź na drugie pytanie, które było skierowane do mnie. Proszę bardzo, pan radny jeszcze chciał dwa słowa. Pan radny Zduniuk był panie pierwszy. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja nie to pytanie zadałem. Ja wiem, jaka jest procedura po wpłynięciu. No to dlaczego pisma. Pan zadaje pytanie, da jak pan wie? Da pan, niech ja jedną rzecz panu wytłumaczę. Ja sprawę inną poruszyłem. Sprawę dotyczącą, no dlaczego dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku prowadził 2 lata tę sprawę. On powinien tę sprawę załatwić w ciągu miesiąca, żeby było jasne. A jeżeli nie, uzasadniając ale to na 2 miesiące. I o to tu chodzi. Ale panie to proszę do pani dyrektor w Kamińsku. Tak panie przewodniczący, pan ma jakieś panie przewodniczący, rolą komisji było to wyjaśnić. Natomiast jeszcze raz podkreślam, ja poruszyłem sprawę, 2 lata ciągnęła się sprawa. Ja nie wnikam tu w inne jeszcze sprawy. Bo nie do tego tu zmierza. Natomiast cała procedura trwała 2 lata. To, że potem ten ktoś pisze do wojewody, to jest co innego, bo on już pisze na nieudzielenie odpowiedzi na pismo, które złożył 27 grudnia 2017 roku. No ta jest procedura cała. Te 2 lata ciągnęła się sprawa i ta osoba, jaka ona jest, nie wnikam w to, powinna udzielono mieć odpowiedź, jeżeli nie w ciągu miesiąca, to jest cały rozdział któryś tam, załatwianie sprawy lub w ciągu 2 miesięcy i wtedy by tej skargi dzisiaj nie było. To jest problem. Natomiast do pana przewodniczącego zadałem pytanie, czy na piśmie, żeby było jasne. Przecież odpowiedziałem. Czy można to pismo zobaczyć? Jest gdzieś tam w dokumentach, oczywiście. Panie przewodniczący, to ja nie mam przy sobie tego pisma. Dobrze. Uważam, że pani sekretarz czy pracownik obsługujący radę powinien to pismo przyjść, a pan powinien je odczytać. To są pan to tak ważne uważa. Rzeczy. To pan tak uważa. Panie przewodniczący, co ja uważam, to jest inna rzecz. Pan jest od tego tu, żeby ja tę sesję wiem, prowadzić. Ja też wiem, jestem od czego i staram panu się tę odczytam. Sesję prowadzić. I panu tak odczytam jak teraz paragraf 33 pisze. Przewodniczący Rady zawiadamia wnoszącego skargę, wniosek lub petycję o terminie sesji Rady, na której jego sprawa będzie rozpatrzona. Są to rzeczy ważne. W każdym postępowaniu jeszcze strona raz, powinna być poinformowana. Jeszcze raz panu Amen. Powtórzę. Informacja o tym, że na najbliższej sesji będzie rozpatrywana ta skarga, ta informacja została dostarczona skarżącym. Pan mecenas prosił o głos. Jeszcze bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni panowie radni, ponieważ treść tego, co mówi tutaj pan radny, wynika, że ona bezpośrednio dotyczy zapisu w paragrafie 13 statutu powiatu bartoszyckiego. Jeżeli ta sprawa, jeżeli też właśnie te naruszenia były takie, na jakie po prostu wskazuje pan radny, to takie właśnie zapytanie to składa się po prostu na piśmie w odpowiednim trybie. A tutaj tego absolutnie nie ma. To po pierwsze. A po drugie, to także tutaj z tejże właśnie uchwały 88 wynika, że w ogóle nie został naruszony słuszny interes strony. Czyli, że w ogóle jest niewłaściwy tryb tutaj w tej chwili właśnie poruszania tej sprawy. I z uzasadnienia też tej uchwały wynika, co jak mi się wydaje jest bardzo też właśnie istotne, po analizie dokumentacji będącej przedmiotem skargi oraz ze wskazaniem Komisji Skargi Wniosków Petycji, że nie zachodzą przesłanki wskazujące na naruszenie prawa i skarga jest bezzasadna. Bo to jest w ogóle też istotne. No nie możemy przecież my sami właśnie negować bez odpowiedniego wskazania, że postępowanie tutaj było właśnie niewłaściwe. I też pan radny na to się nie wskazuje. Jeszcze raz też podkreślam, że słuszny interes strony tutaj absolutnie został zachowany. A jeszcze mogę? Jeszcze tak, bardzo proszę pani sekretarz. Jeszcze króciutko, szanowni państwo, w tej sprawie. Otóż osoba, która złożyła skargę, ona w momencie, kiedy był rok 2016-17, kiedy ta sprawa się zadziała, ona w tym czasie nie rościła żadnych jak gdyby uwag, ani pretensji, ani nic do postępowania dyrektora Domu Pomocy Społecznej, ani do głównego księgowego. Sprawa dopiero teraz jak gdyby wyszła po okresie tego czasu i od tego skarżącego wypłynęła, więc nie mogła się pani dyrektor ustosunkować do rzeczy, która
do przedmiotu sprawy, której wtedy nie było. I teraz tak, w związku z tym, że są to dane szczególnie wrażliwe, nie można o tym rozmawiać tu publicznie. Dlatego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mogła tą sprawę bardzo dogłębnie zbadać na swoim posiedzeniu. Dlaczego się tak zadziało, że sprawa była 16-17, a skarżący dopiero teraz złożył tą skargę. On jej wcześniej nie składał na ręce dyrektora Domu Pomocy. Nie składał takiej skargi. Dobrze, ale sprawa została wyjaśniona, tak mi się wydaje, więc jeszcze coś nowego chcę. Panie Przewodniczący, pan starosta, proszę, głos pan starosta może. Pan starosta może po zakończeniu. W kwestii formalnej chciałem tutaj dwa słowa powiedzieć i zgłosić taki wniosek, żebyśmy tę dyskusję na temat rozpatrywania tej skargi zamknęli. Dlatego, że to nie rada powiatu jest upoważniona do tego, żeby taką skargę publicznie rozpatrywać. Tak jest. To właśnie powołane specjalnie ustawą na tę kadencję Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała rozpatrzenia tej skargi, a Rada jest tu tylko od tego, że albo przychyla się do propozycji uchwały, albo nie. Zagłosuje tak, albo nie. Wobec Szanowni czego... Państwo, ja nie chciałbym, żeby potem ktokolwiek nam zarzucił, że my tutaj naruszamy czyjekolwiek dobra, bo to są naprawdę, tak jak powiedziała pani sekretarz, dane bardzo wrażliwe. I dlatego jest ta komisja, która rozpatrzyła, przedstawiła nam propozycję, uzasadnienie, i my mamy dzisiaj zagłosować. Dlatego proponuję, żeby zamknąć dyskusję na ten temat i głosować uchwałę. Tak, w związku z tym, że padł wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za? Zaraz pani, teraz tam przygotujemy. Kto z panów radnych jest za przerwaniem dyskusji? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Kto jest za przerwaniem dyskusji i przejściem do głosowania? Kto się wstrzymał, a kto jest przeciw? Stwierdzam, że 10 radnych jest... Nie mam je, bo coś z komputerem. Więc jaka pana decyzja? Przeciw. Dobrze. Wobec tego stwierdzam, że 10 radnych jest za przerwaniem dyskusji, 4 radnych jest przeciw, 2 się wstrzymało. Stwierdzam, że przerywamy dyskusję na ten temat i przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania nad skargą. Już nie będę je... Pan mecenas jeszcze. Można jeszcze, panie przewodniczący, ale chodzi tylko o prawo. No właśnie, to nie jest dyskusja, to jest artykuł. Panie radny Olejnik, ja decyduję, kto zabiera głos. Bardzo proszę, pan mecenas, tylko dwa słowa, to jest informacja. Wydaje mi się, że jest to bardzo w ogóle istotna informacja, a mianowicie odpowiedzialność pracownika, artykuł 38 KPA. Jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie, niż było to niezbędne do załatwienia sprawy, to taki właśnie pracownik za to odpowiada. Dobrze, dziękuję bardzo. I przechodzimy do głosowania w takim razie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Przypomnę, że uchwała mówi, że skarga jest bezzasadna. Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Pan radny Zduniuk jest przeciw. Proszę zaznaczyć. 11 radnych jest za, 1 głos jest przeciw, 4 osoby się wstrzymały, więc stwierdzam, że Rada uznała tę skargę za bezzasadną. Przechodzimy do kolejnej uchwały w takim układzie. Kolejna uchwała to również dotyczy skargi. Pozwólcie Państwo, że przeczytam tę uchwałę. Uchwała numer 17/89/2019 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność jednostki organizacyjnej powiatu.
na podstawie artykułu i tak dalej, i tak dalej. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną do Rady Powiatu Bartoszyckiego w dniu 4 listopada 2019 roku na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tutaj mamy też uzasadnienie. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków o krótką opinię. Panie przewodniczący, szanowni radni goście, tutaj macie państwo w uzasadnieniu napisane, że pan skarżący był na posiedzeniu komisji, przedstawił swoje zdanie na pewne kwestie i po dyskusji komisja uznaje skargę za bezzasadną. Jeśli ktoś by naprawdę chciał wiedzieć, co się wydarzyło na komisji, to zapraszam ewentualnie do rozmowy po sesji. Jeśli państwo będą mieli jakieś dodatkowe pytania. Dziękuję bardzo. Nie widzę uwag. Wobec tego pan radny, tak? Proszę bardzo. Przewodniczący, jeszcze raz chciałbym zadać to pytanie. Czy poinformował pan stronę? Jeszcze raz odpowiadam panu, odpowiedziałem panu na to pytanie. Czy jakieś inne pytanie ma pan? Panie przewodniczący, to jest przy tamtej uchwale miałem prawo i przy tej uchwale też mam prawo. No to powtórzę jeszcze raz. Tak, dotyczy strony. Tak, został pan powiadomiony. Pan radny Olejnik, proszę. Tu chodzi bardziej o sprawę proceduralną, więc chciałbym zapytać pana mecenasa, czy nasz statut, który w punkcie paragrafie 33 mówi, że strona musi być powiadomiona o terminie. Jeżeli pan mówi, że strona została powiadomiona, że na najbliższej sesji, czy to jest powiadomienie o terminie, panie mecenasie? Ale przepraszam, to ja udzielam głosu, a nie pan. No to proszę udzielić głosu panu mecenasowi. Panie mecenasie, jeśli można. Szanowny panie przewodniczący i szanowni panowie radni, Wysoka Rado. Tak jest, ponieważ właśnie są to informacje publiczne, na które już tutaj wskazuje pan przewodniczący i najbliższa sesja, to wiadomo też po prostu w jakim terminie się odbędzie. Nie, ale i wiadomo po prostu w jakim terminie się odbędzie. Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania. Przypominam, że głosowanie dotyczy... Tak, bardzo proszę, dwa słowa. Paragraf 33 naszego statutu mówi o tym, że przewodniczący zawiadamia wnoszącego skargę, wniosek lub petycję o terminie sesji, na której będzie sprawa rozpatrywana. I co to znaczy ten termin sesji? Jeżeli przewodniczący Rady zawiadomił już w zawiadomieniu jednego na przykład w przypadku tamtej skargi, że skarga zostanie pisemnie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Rady w terminie do 30 listopada, z tego pamiętam z tej informacji pisemnej, to a drugiego na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, że jego skarga zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Rady, to należy też patrzeć na to troszeczkę w taki sposób. Ja mogę wysłać pismo i dać datę, godzinę i tak dalej, ale mogę też zawiadomić w ten sposób i publiczna jest informacja o posiedzeniach Rady wszystkich dostępna w BIP-ie znacznym wyprzedzeniem. Więc jeżeli skarżący wie, że na następnej sesji będzie jego skarga rozpatrzona i był na komisji, to też wie z informacji publicznych, kiedy ta sesja się odbędzie. Więc jeżeli by to było doprecyzowane, panie radny, że ma być zachowana forma i jaka forma, to wtedy tak. Tutaj uważam, że chyba, że pan mecenas się nie zgadza z tym, co... Nie, zgadzam się. Dobrze. Czy jeszcze w innej sprawie? Bo ta sprawa wydaje mi się, że jest wyjaśniona. Pan starosta jeszcze chciałby zabrać głos. Proszę. Panie przewodniczący, tak właśnie zamykamy dyskusję, bo ona nic nie wnosi do rozstrzygnięcia sprawy. Słusznie panie radny, że pan to, bo po prostu dyskusja na tym, co nic nie wnosi, to się mija z celem, co pan starosta wcześniej powiedział, więc składam wniosek o przegłosowanie. Wobec tego przegłosujemy teraz
za zakończeniu dyskusji. Kto z panów radnych jest za zakończeniem dyskusji na ten temat? Bardzo proszę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 9 radnych jest za przerwaniem dyskusji, dwóch jest przeciw, 4 się wstrzymało, 10 za, 2 przeciw, 4 się wstrzymało. Stwierdzam, przerywamy dyskusję i przechodzimy do przegłosowania w takim układzie. Kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały, którą przeczytałem wcześniej. Przypomnę, że uchwała dotyczy stwierdzenia, że skarga jest bezzasadna. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Wszyscy są... Nie, jeden przeciw, przepraszam. Jedna osoba przeciw, albo już wrócił pan Przybysz, także... tak, dawno wróci. Tak, czyli stwierdzam, że Rada przyjęła proponowaną uchwałę przez Komisję Skargi i Wniosków. Szanowni Państwo, tyle jeśli chodzi o uchwały. Przechodzimy do spraw różnych. W sprawach różnych jestem zobowiązany przedstawić Państwu informację dotyczącą Państwa oświadczeń majątkowych, analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018. Pozwólcie Państwo, że tę informację przeczytam. Po raz drugi w obecnej 6 kadencji radni powiatu składali oświadczenia majątkowe. Dla przypomnienia, pierwsze oświadczenie majątkowe radni składali w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania, natomiast kolejne oświadczenia majątkowe składane są przez radnych co roku do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Ostatnie oświadczenia majątkowe za rok 2018 zostały złożone do przewodniczącego Rady Powiatu przez wszystkich radnych w wyznaczonym ustawą terminie. Oświadczenia majątkowe wraz z kopiami PIT-ów za rok 2018 zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w dniu 23 maja 2019 roku w celu dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. Analiza oświadczeń radnych powiatu nie wykazała nieprawidłowości. Niemniej Urząd Skarbowy zwraca uwagę, żeby radni dołożyli wszelkiej staranności, wypełniając oświadczenia majątkowe. Tyle informacja. Sprawy różne. Czy ktoś w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan radny Piotr Stapaj. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj jakby takie dwie sprawy chciałbym zapytać i poruszyć. Oczywiście pierwsza dotyczy oświaty, dlatego że ostatnio i była poświęcona ku temu sesja. I moje jakby takie zapytanie oczywiście związane jest ze sprawozdaniem, które przedstawił pełnomocnik starosty. No i takie pytanie, dlatego że mieliśmy informację, że otrzymamy to sprawozdanie w formie pisemnej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy, więc trudno niejako odnieść się do tego. Także pytanie, czy w najbliższym czasie takie sprawozdanie otrzymamy. I oczywiście jakby kontynuacja tego pytania, czy osoba, która została wyznaczona, jakby zakończyła pracę, czy przedstawiła w tym sprawozdaniu, czy dalej będzie, że tak powiem, pełnić tą funkcję, w jakim charakterze, tak? Także tutaj jakby ta jedna sprawa. No i oczywiście druga to oczywiście tutaj podziękowania za to, że w tym roku nauczyciele placówek oświatowych powiatu nie będą martwili się o swoje wynagrodzenia, na które czekają, wiadomo, w tym takim ważnym momencie, czyli przed świętami. Także tutaj oczywiście podziękowania. Co oczywiście nie zmniejsza problemu, który jednak mamy i myślę, że przy projektowaniu będzie również uwzględnione budżetu na rok 2020, będzie uwzględnione te zapewnienia, które mieliśmy o tym, że dyrektorzy, że tak powiem, przedstawili swoją listę życzeń i jak te placówki
chcieliby, żeby wyglądały i jak były finansowane. Także tutaj taka prośba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Marcin Przybysz, proszę. Ja tak tutaj do tego pytania też się dołączam. Ja mam takie pytanie, bo do pewnego momentu mieliśmy PZO wszystkich dyrektorów. Ile wystąpienie pana Monkiewicza nas kosztowało jako starostwo i kto podjął tą decyzję? I mam jeszcze takie jedno pytanie. Na ostatniej sesji wysłuchaliśmy problemów naszych szkół i wszyscy je wysłuchali i zgadzają się na pewno z tym, że trzeba się spotkać. I moje pytanie do pana przewodniczącego, do zarządu starosty, no była rozmowa na temat spotkania, kiedy zrobimy to spotkanie, bo tam jest problemów przecież wiele do rozwiązania, żeby to po prostu zorganizować chyba w jak najbliższym czasie, bo problemy nie znikną po prostu w najbliższym czasie. Moje trzecie pytanie jeszcze będzie do pana starosty. Panie starosto, na ostatniej sesji był temat dróg i rozmów z włodarzami okolicznych gmin na temat partycypacji w kosztach budowy dróg. Czy ktoś od was z zarządu, starosta czy wicestarosta rozmawiał z tymi włodarzami? Jaki jest efekt tych rozmów? Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Mirosław Olejnik, proszę uprzejmie. Chciałbym zapytać pana starostę, zarząd powiatu, jak wygląda sprawa klas w Żeromskim, w Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego. Czy zarząd już podjął jakąś decyzję odnośnie utworzenia trzech pierwszych klas zgodnie jakby z naszą tutaj sugestią? Od drugiego semestru tam był taki wniosek. Pan radny Ryszard Duniuk, proszę. Ja mam następujące pytanie, ponieważ na ostatniej sesji pana starostę się zapytałem odnośnie Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie i chciałbym się dowiedzieć, czy i jak ta sprawa została załatwiona. Czy jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia? Czy pan starosta, czy na piśmie pan na to odpowie? Ja tylko, proszę państwa, woli wyjaśnienia, bo wczoraj była komisja. Rozumiem jeszcze tych, co nie byli na komisji wczoraj i zadają pytanie. Specjalnie był zaproszony pan dyrektor, bo informował pan Monkiewicz, że nie będzie dzisiaj obecny na sesji, bo ma tam pilny wyjazd w Olsztynie. I ja prosiłem, że zadawać odnośnie oświaty, odnośnie dotyczące sprawozdania pana dyrektora. Nikt nie zadał pytań. Więc dziwię się dzisiaj, że jakby pytania padają. Więc ja bym prosił, żeby wszyscy radni zadawali pytania na piśmie i będą dostaną konkretne odpowiedzi w danym temacie. Dziękuję bardzo. Tak, ja również owe zdziwienie dzisiaj wyraziłem, także... Ale to nie są pytania do pana, ale... tylko to i odpowiedzi dla mnie, tylko to są odpowiedzi dla mieszkańców, panie starosto. No chyba wypada odpowiedzieć. W takim razie... Ja się zapytałem o konkretną rzecz. To mieszkańcy nie są zainteresowani, to nie jest chyba nic do ukrycia przecież, no przepraszam. Pan Mirosław Olejnik chciałby zabrać głos. Ja tylko przeproszę, że ja nie dotyczyło akurat pana Marcina, bo pan Marcin nie był. Ja mówiłem na temat oświaty. Pan nie jest Mirosławem Olejnikiem. Pan Mirosław Olejnik, proszę. Właśnie. Właśnie, tu nie chodzi o to, żeby pytać pana Monkiewicza o jego plany, tylko chodzi o to, żeby zapytać pana starostę o plany wobec pana Monkiewicza. Tak doprecyzuję. I czy pan Monkiewicz dzisiaj jest, czy go nie ma, to nie ma żadnego znaczenia. A chciałbym zapytać, kiedy zarząd planuje, kiedy, może inaczej, prawidłowo zapytam, kiedy pan przewodniczący planuje sesję, na której będziemy przyjmować budżet? Zaraz powiem. Nie chodzi o dokładną datę, czy w tym roku, czy w styczniu? Czy w tym roku. Krótka odpowiedź, w tym roku. Tak, pan starosta, proszę bardzo. Tylko tutaj odpowiem na te pytanie, na które potrafię odpowiedzieć tak sobie z marszu. Padło pytanie dotyczące partycypacji gmin w inwestycje drogowe, krótko mówiąc. My rozesłaliśmy pisma do wszystkich włodarzy z prośbą o odpowiedź, jakie mają możliwości. No to do dzisiaj otrzymaliśmy jedną odpowiedź od pana burmistrza Bisztynka, który wyraził tam pogląd, że na dzień dzisiejszy nie ma takich możliwości finansowych, żeby partycypować w jakichkolwiek inwestycjach z powiatem. Czekamy po prostu na resztę odpowiedzi. Myślę, że drogi
będą tematem zawsze bieżącym i będziemy się spotykali, bo wszystkim i radnym i nam przecież, no też jesteśmy radnymi, zależy na tym, żeby jednak ta współpraca była, bo bez tego to niewiele jesteśmy w stanie zrobić. I tutaj myślę, że wszyscy będziemy pomocni, jeśli do takich spotkań doprowadzimy i wtedy przy nas wszystkich niech włodarze się określą, prawda, albo wytłumaczą, dlaczego nie mogą wchodzić w te układy. Znamy powiaty, gdzie taka zasada, że 50 na 50 jest już od dawna. Znamy powiaty, w których 70% gminy dokładają, a powiat resztę. No więc są różne rozwiązania i ja myślę, że nad tym po prostu będziemy ciągle dalej pracować. Na dzień dzisiejszy wygląda tak, że pan tylko burmistrz Biśnymka odpowiedział na to zapytanie. Z klasami, jeśli chodzi o kolejny jakby rozdział, rozumiem klas, bo dlatego, że według nas należy te klasy po prostu utrzymać dalej, dwie klasy, takie po 30 tam chyba 6 osób, tak? I na razie nie mamy takiego jakby zamiaru no, tworzenia tych trzech klas. Są rozszerzenia, które jakby, nie jakby, tylko są rozszerzenia, które będą od następnego roku i to w sposób, myślę, nasz, przynajmniej na ten moment zarządu, w sposób jakby definitywny wyczerpuje problem powołania trzeciej klasy na przykład. Chyba, że się zmienią zdecydowanie warunki finansowe, bo nie wiemy jeszcze jak na koniec stycznia, jaka będzie tak naprawdę subwencja oświatowa, bo tutaj czekamy do końca stycznia. I jeżeli dyrektor szkoły, bo to jest jakby jego gestia, to nie jest gestia zarządu, czy my wyrażamy tylko zgodę albo nie, akceptujemy albo nie takie pomysły. To są dyrektorzy odpowiedzialni za taką, a nie inną organizację swoich zajęć. Oczywiście dyrektorzy też muszą organizować te prace w ramach swoich budżetów, no i tak to mniej więcej wygląda. Na dzień dzisiejszy zarząd stoi na tym stanowisku, że mają być te dwie klasy i 9 rozszerzeń. Szanowni Państwo, później tu jeśli chodzi o pana Monkiewicza. Pan Monkiewicz jest dalej pełnomocnikiem czy doradcą, jakbyśmy go zwali, starosty do spraw oświaty. Dalsze losy pana Monkiewicza po uzgodnieniach no podejmiemy, myślę, na początku przyszłego roku. DPS Szczurkowo, tutaj pan Zduniuk pytał. No sprawa w DPS-ie Szczurkowo na dzień dzisiejszy jest, że tak powiem, zakończona. I tutaj jakby nie ma dalszych z naszej strony ruchów. Czekamy na, po rozmowie z panią dyrektor, która wróciła już do pracy, czekamy na ruchy pani dyrektor, bo ona jest tam jakby władna no, odpowiadać na zarzuty, które zostały podjęte w tym właśnie programie, z którym my się absolutnie jakby z treścią tego programu nie zgadzamy i być może również tutaj starostwo, właściwie powiat, będzie starał się również wspomóc to stanowisko pani dyrektor, które ma dopracować, myślę, że w przeciągu najbliższych 2 tygodni. I zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej wyglądać. Wspomóc w tym sensie, że też się nie zgadzamy na takie przedstawianie sprawy, bo to jest nieprawda. Po prostu to, co zostało tam jednostronnie pokazane i gdzie ludzie nie pracujący w ogóle w Domu Pomocy Społecznej wypowiadali się na temat, jak tam jest. Ale to temat jest dzisiaj zamknięty. Sprawa skończyła się w sądzie, jeśli chodzi o tę jedną z pań, która tam najbardziej skarżyła panią dyrektor. Podpisano, że tak powiem, ugodę, która zamyka wszelkie dalsze roszczenia w tych kwestiach i zamyka sprawę, krótko mówiąc, na dziś. Także tak wyglądają te kwestie. No, dziękuję pan bardzo. Pan wicestarosta prosił o głos, proszę. Ja bym chciał tutaj jeszcze dodać odnośnie dróg, bo prowadziłem rozmowy w sprawie drogi Kolejny Toprzyny i tam jest deklaracja pana nadleśniczego. Mamy na dzisiaj sumę 50 tysięcy. Mówi, że nie jest to zakończone. Zapisał tak w budżecie, bo na dzisiaj tyle mógł. Ale jest temat jeszcze nie zamknięty, więc jest jakby jedna oferta, która podjął rozmowy i dalej będą trwały chyba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Stopał jeszcze prosił o głos. Proszę. Ja chciałbym jakby ponawiać to, znaczy jeszcze raz powtórzyć pytanie, czy pani starosto, czy my jednak otrzymamy jako radni treść sprawozdania, które przygotował i prezentował pan Monkiewicz na poprzedniej sesji, dlatego że no, wydaje mi się, że radni powinni zostać zapoznani z tym sprawozdaniem i ewentualnie możemy się do niego odnieść, bo na tą chwilę takiego sprawozdania nie otrzymaliśmy. Ja tylko odnośnie tego sprawozdania, jeśli panie Piotrze, pan Ryszard się zwrócił i dostał ode mnie skserowane, więc nie ma problemu, chyba żeby kto jest zainteresowany i chyba, że taka jest wola, żeby wszyscy...
wydaje mi się, że to, jeżeli jest sprawozdanie pełnomocnika starosty, to wydaje mi się, że może być najmniej. Ale to nie było żadne znajomości. Jest w Radzie, jeśli ktoś chce. Tylko nie wiem, czy teraz wszyscy wyrażają taką wolę, żeby dostać, bo jeśli pan Piotr ma ja myślę, to nie ma problemu panie z udostępnieniem sprawozdania. Panowie, ja myślę, no. Panie starosto, i też tutaj powiem takie zdanie, że radny chcąc coś uzyskać, niekoniecznie musi o to prosić na sesji. Wystarczy, że pójdzie do wydziału, pójdzie do starosty, do wicestarosty czy do jakiejkolwiek innej jednostki. Poprosi o te dokumenty, a niekoniecznie trzeba o to prosić na sesji. Pan radny Przybysz, proszę. Ma pan rację, panie przewodniczący, ale w sumie z drugiej strony to po co mamy tę sesję? Po to sesję mamy, żeby uchwalać uchwały. No ma pan rację. Ja mam takie pytanie ostatnio w sumie do pani skarbnik. Ile my w przyszłym roku będziemy mieli mniej pieniędzy przez obniżenie PIT-u? To jest takie pytanie. I do pana starosty, przepraszam, może wybiegnę przed panem, bo pewnie będzie pan to prezentował. Kiedy pan organizuje Dzień Wolontariatu? Bo to w sumie taka ważna rzecz dla mieszkańców. To jest prezentacja ludzi, którzy będą występowali. Trzeba im podziękować. Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie radny, to pytanie to proszę zadać panu ministrowi finansów, ponieważ ja nie dzielę pieniędzy z PIT-u, gdy ja je otrzymuję w formie decyzji. Tak, co prawda. Tak, co prawda pani skarbnik jest naszym ministrem finansów, ale minister finansów w Warszawie jest ważniejszy. Na 2020 niż w porównaniu do roku 2019. Dobrze, czy. Rozumiem, że już nie widzę więcej zgłoszeń, wobec tego... A, jeszcze pan starosta. Proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie, pan starosta jeszcze dlatego, że ogłoszenia o Dniu Wolontariatu, który organizuje powiat, jeszcze nastąpią. Ale już powiem, skoro tak tutaj pan Marcin pyta, to nastąpi to 2 grudnia, czyli to jest poniedziałek, o godzinie 11:00. Cała impreza odbędzie się w Bartoszyckim Domu Kultury. Jak zawsze. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Będzie grupa wolontariuszy wyróżnionych, no bo jakichś nagród specjalnych nie mamy, ale przynajmniej statuetki, listy gratulacyjne i tego typu drobne upominki będziemy tam przekazywać tym osobom, które według zgłaszających zasłużyły, bo to wszystkie gminy zgłaszały swoich kandydatów. Także proszę bardzo, kto ma ochotę, zapraszamy. Dziękuję. Jeszcze pan radny, tak proszę uprzejmie. Może troszeczkę ta sesja dłużej potrwała, ile tego pytanie zadam. Jedno pytanie mam do pana starosty. Czy pracownicy starostwa otrzymali podwyżki? Ponieważ tam w budżecie było te 2%, a w związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy to waloryzacja, czy podwyżki będą w tym roku, 2019, wypłacone pracownikom. Znaczy tak, na rok 2020 w budżecie, z tego co ja pamiętam, pani skarbnik mi tutaj poprawi, to tych podwyżek 2% nie ma zapisanych, tak? Nie ma. W roku tym te podwyżki nastąpiły. Również były przy zatrudnianiu różne indywidualne historie związane z podwyżkami niedużymi, co prawda. Ale chcieliśmy uciec od tego spłaszczenia, więc każdy nowy pracownik, który przychodził w Urzędzie Pracy, nie jestem przekonany. Trzeba by panią dyrektor zapytać, jak ona tam gospodarowała tym budżetem, czy były te podwyżki, czy nie były. W każdym bądź razie nie ma pani dyrektor. Jest, tak? Pani dyrektor, pani Aniu, miała pani podwyżki 2% w tym roku, czy nie? W Urzędzie Pracy tak. Były. No to czyli w zasadzie powiecie, te podwyżki były. Na ten rok mamy niezapisane póki co, ale powiadam, czekamy do ostatecznych rozstrzygnięć właśnie dotacje oświatowe. Zobaczymy. Jednostki w miarę własnych możliwości budżetowych. Tak, podnosiły oczywiście też. Dobrze, rozumiem, że już tyle, jak widzicie państwo.
Tak. To jeśli panie przewodniczący pan pozwoli i szanowni bardzo radni proszę. Też. Ja przepraszam, że tak na siedząco i tutaj z tego miejsca, ale chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić na 20 grudnia na godzinę 14. No chcemy tutaj zorganizować wszyscy radni i pracownicy starostwa taki wspólny opłatek. Jeśli ktoś będzie miał taką wolę, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. To jest piątek 20 godzina 14. Tak, ja również serdecznie zapraszam na to spotkanie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że najbliższą sesję planuję zwołać między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, to jest też odpowiedź na Pana pytanie, to będzie sesja budżetowa, to i przed świętami się nie spotkamy, wobec tego pozwólcie Państwo, że ja w imieniu swoim, ale myślę, że pozwolicie mi też w imieniu wszystkich radnych złożyć wszystkim Państwu życzenia noworoczne, aby nowo narodzony Chrystus przyniósł Państwu dużo radości i dużo satysfakcji z życia i osobistego, i prywatnego, i służbowego, i aby ten czas Adwentu, czyli oczekiwania na narodzenie Chrystusa również przyniósł dobre owoce. Także wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i w związku z tym, że został wyczerpany program dzisiejszej sesji, to zamykam 17. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia w styczniu. W grudniu, przepraszam, w grudniu. Najmocniej przepraszam.